14 maja 2023 rok. Atrakcje Polańcy Zdroju. Polanicki deptak. Polanicki deptak rozciąga się wzdłuż rzeki Bystrzycy Dusznickiej po obu jej brzegach. Nad Bystrzycą Dusznicką przerzuconych jest kilka mostów. Przy deptaku znajdują się różne sklepy, kawiarenki, sklepy z pamiątkami i często tutaj występują różni artyści uliczni. Są tutaj także takie charakterystyczne, piękne domki, kamienice właściwie. Będę filmował na przemian raz jedną stronę, raz drugą stronę deptaka, po jednej i drugiej stronie Bystrzycy Dusznickiej. Wreszcie na deptaku zazieleniło się. Rośnie tutaj wiele kasztanów. Pokryły się piękną zielenią. Niektóre zaczynają kwitnąć. Wiosna w tym roku jest opóźniona, bo w innych latach to te kasztany już bardzo pięknie kwitły, a tutaj to kwitnienie rozpoczyna się dopiero teraz. Zbliżam się do kolejnego mostku nad Bystrzycą Dusznicką. Miody i produkty pszczele z certyfikatem jakości. Na wysokiej skarpie przy deptaku mamy takie piękne zabudowania. Oto jedno z nich. Powyżej deptaka na wysokim wzniesieniu piękny, zabytkowy kościół.
Są tu również niewielkie sklepy spożywcze. Różany zakątek. Przy jednym z mostów schodki prowadzące do rzeki i tutaj jest fontanna. Villa Pan Tadeusz. Dzisiaj jest pochmurny i trochę deszczowy dzień. Ten deszcz jest jednak potrzebny. Tablica z obiektami historycznymi i atrakcjami turystycznymi Polanicy Zdroju. Jeszcze jeden most nad Bystrzycą Dusznicką. I tutaj coś dla Milusińskich. Dzieci to są dzieci, mają radochę, maleńkie fontanny. Z tego miejsca pięknie widać kościół. Restauracja polskie, smaki z salą klimatyzowaną. Świat minerałów, minerały i biżuteria. Jestem w świecie minerałów i chciałem pokazać tutaj piękną biżuterię, jaka jest tutaj zaprezentowana w tym. I piękne kamienie, tutaj właśnie pani podpowiada, próbuje przybliżyć te kamienie, tak. To są te minerały właśnie, prawda, te kamienie tutaj. Coś fantastycznego. Tak, tak, tak.
Teraz tutaj dół gabloty, bo wyroby też fantastyczne są. Oczywiście, wyroby, kamienie także są bardzo ładne. Szafy piękne z kamienia, to na wyroby są piękne, to fajne. Tak, tak. Na dole piękne mamy duże głazy ametystu. Zaraz pokażę, chętnie pokażę, wszystko chcę pokazać. To właśnie chciałem pokazać dla tych internautów czy turystów, którzy kiedyś odwiedzą Polanicę i żeby wiedzieli, gdzie przyjść, że tutaj trzeba przyjść, kupić sobie jakąś pamiątkę. To nie jest reklama, ja po prostu prezentuję ziemię kłodzką. Propaguję to wszystko, co jest piękne i pokazuję właśnie te piękne zakątki, sklepy, ciekawych ludzi. Bo warto jest to wszystko pokazać. Mamy się czym pochwalić na ziemi kłodzkiej. Wiadomo, Polanica jest pięknym miastem na ziemi kłodzkiej. Czasami oglądają mnie ludzie z zagranicy, również Polacy. Niech więc zobaczą, co my tutaj mamy. Jakie tu jest piękno, jak się tutaj wszystko zmieniło. To już jest nie ta Polanica, co była 20-30 lat temu. Zadbana, piękna. Tu są właśnie minerały różne. Zbliżam się, tak? I tu na ziemi stoją jeszcze. Tak, tak, tak. Warto jest parę minut poświęcić, żeby zaprezentować ten piękny sklep i to, co wszystko tutaj w nim się znajduje. Dziękuję za umożliwienie mi sfilmowania tego pięknego sklepu. Do zobaczenia. Kolejna atrakcja w Polanicy. Trasa spacerowa nad rzeką Bystrzycą Dusznicką. Ścianka wspinaczkowa. Przy ściance wspinaczkowej jest rzeźba z tablicą pamiątkową poświęconą Janowi Franczukowi 1944-1971. Kaczuszki, krzyżówki.
zadaszony mostek nad Bystrzycą Dusznicką. Ta trasa spacerowa ciągnie się jeszcze dalej. Przy trasie spacerowej na wysokiej skarpie wybudowano schody, na które zaraz się udam i pokażę widoki z tych schodów. Przy ściance wspinaczkowej jest rzeźba z tablicą pamiątkową poświęconą Janowi Franczukowi 1944-1971. Kaczuszki, krzyżówki. Zadaszony mostek nad Bystrzycą Dusznicką. Ta trasa spacerowa ciągnie się jeszcze dalej. Przy trasie spacerowej na wysokiej skarpie wybudowano schody, na które zaraz się udam i pokażę widoki z tych schodów.
Oto widoki z tego poziomu schodów. To są Góry Bystrzyckie. W dole Bystrzyca Dusznicka. Tu w tej części schodów jest taras widokowy. W dole Bystrzyca Dusznicka i Góry Bystrzyckie. Niżej część Polanicy. Budynek byłej chirurgii plastycznej w Polanicy, bardzo znany i ceniony. Jestem już na ostatnim piętrze schodów i tutaj z tego miejsca otwierają się jeszcze bardziej rozległe widoki. Kolejny raz pokazuję Góry Bystrzyckie. Poniżej część Polanicy. I rzeka Bystrzyca Dusznicka, wzdłuż której spacerowałem i nagrywałem filmy. Polanica Zdrój posiada jeszcze wiele innych wspaniałych atrakcji. Wiele z tych atrakcji sfilmowałem i można je zobaczyć na filmach na moim kanale Wędkarz 121 YouTube.